Witam. Dzisiaj w takim ujęciu, trochę wymuszonym brakiem światła, bo już jest trochę ciemno na dworze i w ogóle zachmurzenie pełne i tutaj mam problem trochę ze światłem. Mam nadzieję, że jakoś to będzie wyglądało. No i pokażę dzisiaj coś, czego miało nie być, czyli Fiat 306x3. To było tak dokładnie. Najpierw zobaczyłem go w zapowiedziach i spodobał mi się po prostu, no ogólnie spodobał mi się jego wygląd. Stwierdziłem, że kultowy to nie jest PRL-u autobus, ale nawet mi się podoba, że gdybym miał jakąś tam inną kolekcję, to która by mi pasował, to może bym kupił. Potem pojawiła się informacja, że jeździł w Orbisie. Co prawda ta informacja nie podawała, że dokładnie ten model, ale z rodziny Fiata 306x3, jakiś tam skrócony. Wersja skrócona, krótka, czy jak to tam dokładnie się nazywa. No i zastanawiałem się. W końcu stwierdziłem, że nie. Jeszcze decydujące też było, czy coś pojawi się w zapowiedziach. No ale nic się nie pokazało. Gdybym wiedział, że nic nie będzie, to stwierdziłem, że może bym go kupił i tak dalej, jak to tam bywa z tym zastanawianiem się, czy kupić, czy nie. No i w końcu dzień nadszedł. Pojawił się w kiosku, stwierdziłem, że nie kupuję. No ale pojawił się też Polonez 1500. I tak idąc już do tego, poszedłem do Empiku, mówię, jak pójdę do Empiku, to pewnie coś zostało, bo się nie sprzedały pewnie Fiaty. Mówię, jak będzie, to spojrzę. No i wiadomo, spojrzałem. Stwierdziłem, że potem mam myśleć, że nie kupiłem, to już wolę myśleć, że kupiłem ewentualnie. Co z nim zrobię, nie wiem. Czy będzie stał na półce? Chyba będzie, bo jak teraz go otworzę, gdzieś go tam muszę umiejscowić. No cóż, to jestem na miękkim podłożu. Muszę uważać, żeby mi się tu wszystko nie poprzewracało. Może na razie model odłożę. Dobiorę się do gazetki. Powiem, że ta gazetka jest dosyć ciekawa w pewnym sensie, bo można podejrzewać, że nic o Fiacie w Polsce nie będzie. Może całkiem go na bok dam. No może nie będę tak, o właśnie, przy Polonezie, bo też zrobiłem film, mówiłem, że przydałaby mi się taki kartonik. Potrzebuję akurat takie małe pudełko zrobić. No zobaczymy, czytać nie będę. Ale zobaczmy, co my tu mamy. No, jak zwykle. Trochę opisów, ciekawych zdjęć. Jest. Tak patrzę na szybko. Czy coś tu jest wspomniane, jakiś nagłówek o Polsce, ale nie będę może tak dokładnie tego przeglądał. O, jest coś. Mało kto wie, że Fiaty serii 306 można było spotkać w Polsce. Na przełomie lat 50. i 60. zaimportowano partię tych autobusów na potrzeby PKS-u. W polskich drogach jeździły też wersje dalekobieżne. Użytkowały je państwowe przedsiębiorstwa turystyczne. Wśród włoskich autobusów pracujących w PRL-u trafiały się egzemplarze z kierownicą po prawej stronie. Włoskie autobusy zapewniały znacznie większy komfort jazdy od autobusów krajowej produkcji, prowadziły się lepiej i psuły znacznie rzadziej. No, czyli nawet coś napisali. Plus. Także no, można nie żałować, że kupiłem. Ale chciałem wiedzieć dokładnie, jakieś zdjęcie zobaczyć. Może nie ma takich zdjęć po prostu. No i trochę o Fiacie. Fiaty ogólnie lubię.
chyba głównie z powodu Fiata 125P. Następny numer mamy Tatrę. Więc o Fiacie coś tam zawsze poczytam. Dobra, teraz przystępujemy do otworzenia blistru. Były dwa egzemplarze jeszcze Empiku, jak mówiłem, czy nie mówiłem. Zobaczyłem ten, nie chciało mi się już tak, stwierdziłem, że nic nie ma, ale jakoś się, nie jakoś się śpieszyłem, bardzo się śpieszyłem, bo pojechałem autobusem darmowym i z powrotem był za, dosłownie za chwilkę, no. Miałem szansę zdążyć w zależności od kolejki, która była. A była taka dosyć duża i po prostu biegiem zdążyłem. No i tak niby się przypatrywałem, ale już tego drugiego modelu nie brałem. Otwieram jak zwykle, czyli może nie najlepszy sposób, ale jakoś tak się już mi weszło w nawyk. Dobra, teraz nie zrobić czegoś głupiego. Ładnie się prezentuje. Na półce będzie też ładnie się prezentował. Na pewno w jakiś sposób się wyróżnia. Koła coś tam się kręcą, jakby kogoś interesowało, ale chyba tak średnio. Widzę, że krzywo przyklejona wycieraczka. Chyba tak to trzeba uznać. A to ewentualnej poprawy, mam nadzieję, prostej. Nie no, podoba mi się nawet. Nie powiem. Może spód, w którym nic nie ma. Mamy coś z napis z Fiatem. Może tu lusterek nie urwał. Licencja. Wykonanie ładne. Szelki są. Ramki oczywiście są. Okien. Jeszcze tył. Światła malowane. Jak to w tych modelach. No, miał być, miał nie być. W końcu jest. No i powiedzmy, że po otwarciu, zobaczeniu, przeczytaniu. Ciekawe, jak mówię, jakie te modele dokładnie były. Jeśli by ktoś wiedział, to bym się z chęcią jakichś szczegółów dowiedział. No i nic. Ja go polecam. Do kolekcji autobusów na pewno obowiązkowy, jak ktoś zbiera 1,72. I jeszcze go nie ma do kolekcji PRL-u. Podejrzewam, że naciągany w jakiś tam sposób. Chyba, że się mylę, ale też jest fajny. No nic. Dzięki. Na razie.